Przed wami Paweł Chałupka. Jak widzicie, Piotrek lubi się przebierać za różne postacie. Dzisiaj się przebrał za człowieka, który się wykąpał. Pierwszy raz widzę tak dobrze ubrany brud, no. Piotrek ostatnio zaczął dużo się modlić, bo się dowiedział, że po śmierci może trafić do czyśćca. Ale on też nie grzeszy inteligencją. On myślał, że skaryfikacja to jak zakładasz sobie skarpetkę na głowę. Dopiero jak mu wytłumaczyliśmy, że chodzi o szpecenie sobie mordy, to zapytał, kiedy Piasecka miała skaryfikację. I czy przed Wiolką. Piotrek ruszył w podróż dookoła świata. Ja go zapytałem, jak on to rozplanował, bo to jest potężne przedsięwzięcie. I słuchajcie, on wyjął globus i pokazywał mi palcem, że kierował się cały czas w prawo. W tym roku chcę ponownie okrążyć świat, tym razem w lewo. Chcę odwiedzić nowe miejsca, no. Kasia Piasecka nosi okulary, zerówki. Lekarz jej powiedział, że są dobrze dobrane. Ale ona nosi okulary, zerówki po to, żeby lepiej widzieć, co traci, gdy odprowadza cudze dzieci wzrokiem do przedszkola. O. Co ciekawe, wada wzroku to jedyna wada, jakiej Kaśka nie ma. Kasia w wolnych chwilach najbardziej lubi się starzeć. Jej program z 2016 roku nazywa się Bez filtra. Moim zdaniem powinien nazywać się Bezpłodna. Ona w ogóle zaczęła palić papierosy, bo myślała, że to dziecko z paczki jest gratis. Ale ona dba o swoje ciało, nawet startowała w maratonie. Na własne oczy widziałem, jak przykleja sobie plastry na suty, żeby nie szorowały po asfalcie. Wiecie, jak Kaśka zmywa makijaż? Kasia ma tak oszpecony ryj, że Popek myślał, że to jego fanka, no. Popek to w ogóle wygląda jak płatna skórka do Fortnite. Że jakby był twarzą krzyżówek, to tam nikt by nie rysował po nich. Już nie ma miejsca, no. W sensie on jest takim narkomanem, że jego rak miał przerzuty z Kolumbii. Jego dziecko w ogóle też ma sznyty, tylko że na czole. Po prostu odhacza dni spędzone z tatą. Popek jest znany z projektu Firma, który upadł podobnie jak jego poprzedni projekt Szkoła. Piasecka nie zna praw natury, Popek prawa karnego, a Socha autorskiego. A Szumowski nie wie, która to prawa. Ale żeby była jasność, Mateusz Socha nie kradnie żartów. On to nazywa specjalną operacją komediową. Wielu komików chce się wybić na jego plecach, dlatego mają lokowania swoich żartów w jego programie. Dzięki temu Mateusz wygrał pierwszą edycję programu Twoja puenta brzmi znajomo. Jak Socha miał wypadek, to przyjechała policja i powiedziała, że już mieli taki sam. Pierwsze słowa dziecka Mateusza będą brzmieć: to moje! Ale on byłby idealnym rodzicem zastępczym, bo traktowałby jak własne. Ale on zawsze miał świetny kontakt z dziećmi. Kiedyś widziałem, jak zabawiał dziecko, leżało w kołysce, ją podszedł, mówił: a kto to taki śliczny? Patrzy takimi ślicznymi oczkami. Ja. W zasadzie on jest takim narcyzem, że ostatnio na walentynki kupił prezent dla siebie i mu się nie spodobał, więc się pokłócił. Ale później się pogodził, stwierdził, że nie może być zły na takiego słodziaka i mieli seks na zgodę. Następna osoba, Sebastian Rejent. Sebastian lubi igrać z ogniem, jest jednocześnie królem roastów i parówą. W ogóle wszyscy się zastanawiają, dlaczego on tak ostro żartuje z ludzi.
A on podchodzi z rodziny Ostrożartowiczów. Ja wam przytoczę taką sytuację z jego domu rodzinnego, jak on jako dziecko podszedł do taty, powiedział: tato, tato. Czy mogę wyjść na dwór z psem? Na co ojciec odpowiedział: nie możesz. Ale dlaczego? Bo twój kutas jest tak mały, że wygląda jak zwinięta łechtaczka twojej matki. I Rejent się wkurwił, podszedł do matki i powiedział: mamo, mamo. A tata mówi, że mój kutas jest mniejszy niż twoja zwinięta łechtaczka. Na co matka odpowiedziała: synku, synku. Jak mogłeś uwierzyć tacio, że wie, co to łechtaczka? Jesteś tak głupi, że myślałeś, że kutas psa to szminka. I nawet pies miał takie: hał, 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 hał. Dlatego on od dzieciństwa wszystko rostuje. Słuchajcie, on rostował nawet owce przed zaśnięciem. Pierwsza owca jest tak stara. Druga owca jest tak brzydka. Jestem tak śpiący. Ale Rejent bardzo chce zostać ojcem. Ma nadzieję, że dziecko urodzi się chore, bo na takie napisał już 20 żartów. Jest też z nami Mieszko Minkiewicz. Mieszko w wieku 12 lat wygrał ogólnobiałostocki konkurs na sobowtóra Harry'ego Pottera. Co ciekawe, Harry Potter w tym samym wieku wygrał ogólnoświatowy konkurs na sobowtóra białostockiego śmiecia. Wtedy powstał ten film Harry Potter i Insygnia Śmieci. Kojarzycie, jak ludzie ściągają okulary i nagle tak wyglądają dziwnie? To Mieszko ma tak bez ściągania okularów. On jest taką pizdą, że został cfelem na izbie wytrzeźwień. Ale może przejdźmy do kogoś, kto nie jest taką pizdą. Może niech to będzie nasz honorowy dawca testosteronu, czyli Wiolka Walaszczyk. Znaczy, Wiolka Walaszczyk na komisji wojskowej dostała kategorię E, bo nie chciała schować jaj. Ona została też twarzą bigosu, ale ona jest jak bigos. Cieszysz się, jak zobaczysz raz w roku? Są w niej pozostałości grzybów i kiełbasy? No i trzeba długo dusić, żeby być zadowolonym. Słuchajcie, ona w ostatnim programie, Pucz, możecie zobaczyć na YouTubie, w ostatnim programie tak długo tarła się po piździe, że w pewnym momencie wyszedł z niej dżin z grzybicą i zajebał jej w lampę. Ale słuchajcie, Wiolka jest kochana. Ona, żeby się nie wywyższać przed kolegami, zmniejszyła sobie penisa. A jaja zostawiła, żeby pokazać Rejentowi, jak wyglądają. Ale ona jest taka zadziorna, słuchajcie, ona po każdej aborcji wysyła płody Kaśce, żeby zobaczyć, jak jej przykro. No i Mariusz Puzianowski. Puzian to twardziel, no. Twardszy jest tylko makijaż Kaśki i ereksja Wiolki. Jak mu przywożą odżywki na chatę, to sąsiedzi myślą, że on garaż buduje. Wszystko przez to, że on to miesza w betoniarce, no. Jeszcze wiecie, jak podłączyć betoniarkę? Ona jest na siłę, on to pchał do normalnego gniazdka, bo kurwa, to jest na siłę, rozumiesz? Ostatnio widziałem go na mieście. Zanosił auto do mechanika. Zaniósł je z lawetą, no. Ale Pudzian reklamuje blachę, dlatego jak walczy, to malują mu na plecach twarz Kaśki. W ogóle taka ciekawostka. Mariusz przeżył World Trade Center. Miał dużo szczęścia, bo siedział z tyłu w samolocie. Ostatnio znaleziono przy nim 2 tony kokainy, z czego połowa była wtarta w dziąsła. Pudzian w ogóle reklamował tą uczelnię wyższą, żeby zapamiętać te wszystkie trudne słowa, to musiał zrobić roczną przerwę w strongmanach. W zasadzie
szanuję cię za wszystko, oprócz jednej rzeczy, reklamujesz hazard, więc obstawiam, że jesteś gejem. I mam powody, widziałem, jak się przystawia do wiolki. I ma wiele gejowskich ksywek, słuchajcie, no później normalne, ale dominator? To brzmi jak ksywa z więzienia. Chowaj dupę, dominator idzie. Ej, no bez jaj. Pudzilla, pyton. Co druga ksywa ma gejowski podtekst, nie? Ja myślę, że tam więźniowie drżeli, jak widzieli, jak Mariusz spuszcza pytona z łańcucha. Pudzian był w programie The Brain, genialny umysł. Co ciekawe, genialny umysł nigdy nie był w Pudzianie. On myślał, że wystarczy spacer farmera, żeby płacić KRUS. Ale on lubi takie wiejskie klimaty, lubi zwierzynę, lubi konie najbardziej. Najbardziej lubi brać je na barana. I jak zjedzą, to je tak klepać, żeby im się odbiło. Tak jak tutaj zostało wcześniej wspomniane, Pudzian był w więzieniu, ale to nie była kara za pobicie. To była kara za pierwszy utwór Pudzian Band. Ale on w więzieniu był twardy, nawet ssał paralizator. Tak, Pudzian siedział 1,5 roku, miał siedzieć dłużej, ale wyszedł przedwcześnie, bo się zagapił na spacerniaku. Dziękuję bardzo, to tyle ode mnie. Dobrej zabawy.